Następne pytanie, które mi się wydaje każdego interesuje, to czy kiedykolwiek przyłapałeś pasażera lub pasażerkę na uprawianiu seksu albo jakichś takich wiesz co chodzi, takich sytuacji niezręcznych w toalecie, bo to się o tym mówi, że na przykład czasami pasażerowie mówią, a to sobie spróbuję gdzieś tam. Ja osobiście nie przyłapałem, ale moja koleżanka tak. A czy Polacy klaszczą? Klaszczą. Klaszczą? Przeważnie tak. A czy inne nacje też klaszczą? Siemano moi drodzy, witam serdecznie, Piotr Polo Przewarski, ze mną jest dzisiaj Seba. Siema. Siemano, słuchajcie, Sebę mogliście oglądać na odcinkach poprzednich, wczorajszym, przedwczorajszym. Spotkaliśmy się tu przypadkiem na Zanzibarze i dzisiaj poopowiadamy trochę na temat pracy stewarda. Ja zawsze byłem mega ciekawy, jak to wygląda i teraz stwierdziłem, że jak jest taka okazja, poznałem Sebę, który jest stewardem ile lat? W 2017 zaczynałem. 2017 to jest już no w sumie 4 lata. Ale przerwa była. No wiadomo, wiadomo co, nie wolno używać tego słowa, słuchajcie, bo YouTube blokuje zasięgi. I ogólnie jesteś młody, bo masz 20, ile mówiłeś? Jeszcze 4. 4, więc słuchajcie, młody chłopak i rozpoczął dość wcześnie swoją przygodę. Oprócz tego gdzieś tam rozmawialiśmy na takie luźne tematy podróżnicze, bo też trochę popodróżował. I dzisiaj trochę przemycimy tutaj, słuchajcie, takich kwestii podróżniczych i trochę takich kwestii życia stewarda. Nie możesz mówić, nie, jakie... Nie. Lata... Słuchajcie, nie można nie oczywiście chcę ujawniać tego, w jakie lata... Nie można, nie chcę. Znaczy, no, nie chcę. I myślę, że tego się będziemy trzymać. A możesz mówić, że zarabiasz, czy niekoniecznie? Plus, a, minus, plus, jakieś minus, takie, mogę powiedzieć. Takie widełki stewarda, ale nie ogólnie w tej linii, w której powiedzmy pracujesz, tylko mniej więcej, bo ludzie są pewnie ciekawi, ile zarabiasz, bo to jest, słuchajcie, najważniejsza kwestia, wszyscy pytają, ile się zarabia, zawsze. To widełki bym powiedział tak, od 4 do nawet 12 tysięcy, zależy od... Złotówek. Mhm. Tak więc słuchajcie, można zarobić mniej więcej od 4 do 12 tysięcy i latacie ile godzin mniej więcej w miesiącu? Maksymalnie to... możemy latać 100 godzin. 100 godzin. To jest takie jest prawo, że jest regulowane. I latacie teraz ogólnie na takich trasach dłuższych, bo nie latacie takich krótkich, typu tak, Warszawa, powiedzmy, nie wiem, Amsterdam. No to zależy od linii, zależy też na jakim samolocie latasz. Zarobki mamy, do tego mamy ile godzin się mniej więcej lata i co jest ciekawe, latacie czasami i macie wakacje na dobrą sprawę, no bo lecisz sobie w jakieś tam miejsce, tak? W sensie są takie linie, w których się zostaje na dłuższe pobyty, są takie, że codziennie wracasz do domu. Na przykład Ryanairem, tak? Lecisz na przykład Ryanairem. Trzy razy tak dziennie wracasz do domu i... No, przeważnie po dwa jakieś tam lotniska. Nie wiem, Warszawa, Londyn, Warszawa, Dortmund, Warszawa i wieczorem jesteś w domu. A na tych dłuższych jest tak, że przylatujecie i często tyle, ile tam musi być postu, tak? Może być tam dzień, no, dwa, przeważnie trzy, tak 24 5 godziny bym powiedział, w większości linii. Od 20 do 24 godziny jest tak, taki postój. Jakieś tam 48 może. Dodatkowo słuchajcie, przed rozpoczęciem wywiadu pytałem ogólnie prywatnie tutaj Sebę, jak to wygląda, powiedzmy, czy stewardzi, stewardessy mają wakacje. I mówiłeś, że... Że zdarzają się takie linie, że można zostać nawet do 2 tygodni na pobycie. Czyli teoretycznie jak leci twój samolot do danej destynacji, to zostajecie tak długo, jak zostają turyści czasami. Tak, czasami tak jest. A czy śpicie w tych samych hotelach? Niekoniecznie, zostajecie osobno, ale może się zdarzyć, że czyli z reguły sam starają się odseparować turystów od, w sensie, od nie pracy, jestem pewien, czy od starają, ale... A czy piloci zostają też wtedy w takim wypadku, czy piloci sobie lecą na inny lot, bo mają przed więcej pracy? Piloci rzadziej zostają, z tego co no to mnie ciekawiło, bo to jest mega, bo to jest duża różnica. To rzadziej zostawia, często było, że piloci zostawiali na przykład jeden dzień, lecieli oni z powrotem do dalej, Europy i wracali tam dwa dni na przykład przed wylotem. A stewardzi czekają? Tak. W sumie spoko, no bo na sprawę macie, teoretycznie masz płacone za lot, za pracę i plus jeszcze masz wakacje. No, można tak powiedzieć, teoretycznie. Nie zawsze, ale też jesteś poza domem. Też jesteś poza więc domem, to jest tak, też takie, to jest więc, powinni ci płacić, no bo nie macie w domu. Nieważne, że tej pracy nie wykonujesz, ale jesteś cały czas w razie czego na... Tak, taka delegacja jakby. Na zawołanie, powiedział, że jakby coś by się stało, że nie wiem, samolot nie leci za tydzień, tylko leci za dwa dni, to musisz być dostępny. Dokładnie. No bo coś się może zdarzyć, teraz są takie czasy, że wiesz, że... No jest wiadomo jaki okres, jak stwierdzi na przykład rząd, że dobra, trzeba wracać, stała linia lotnicza, to wracać. Tak, to od razu trzeba wracać. Trzeba, ale chyba się nie zdarzało coś takiego, że były jakieś awarie. Nie słyszałem, żeby... Dobra, najciekawsze pytanie. Czy kiedyś miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje na pokładzie? Czy ale to się kiedyś... z pasażerami, czy... Ogólnie bardziej z samolotem.
Jakieś turbo niebezpieczne, nie. Tak, co mi zapadło w pamięć, to na pewno raz lądowaliśmy, jak był jakiś orkan Xawery, się chyba to nazywało. No, takie ogromne, huragan, no. No, że takie bardzo duże wiatry. My wtedy lądowaliśmy w Katowicach, wiem, że to tam drzewa połamane były i w ogóle. Ale miałeś tak kiedyś, miałeś tak kiedyś, że lecieliście od punktu A do punktu B i nie wylądowaliście tam, gdzie musieliście wylądować, nie bo trzeba było jakaś zmiana, na przykład, nie wiem, pasażerowie się awanturowali, bo wiem, że takie są akcje, właśnie czytałem gdzieś, że leciał samolot gdzieś tam chyba z Londynem lecieć do Warszawy i chyba w Berlinie stanął, bo ten pasażer gdzieś tam powiedział, że jest na bombę chyba czy coś. No zdarza się coś takiego, ale to bardzo rzadko. Nawet chyba nikt z moich znajomych też nie ma takiego. No właśnie to jest takie najciekawsze. Mi się wydaje, że ja jako osoba, która lata często, ciekawi mnie właśnie jak często są niebezpieczne sytuacje dla stewarda, no bo wy macie więcej godzin wylatanych jak ja, tak? Ja powiedzmy mam plus minus 100 lotów. A ty takie 100 lotów pewnie zrobisz ile? W 2 lata powiedzmy? Więc masz więcej doświadczenia i teoretycznie więcej możliwych sytuacji, które się mogą zdarzyć. No teoretycznie tak, ale, ale nie, dzieją się, ja nie, miałem... nie dzieją się niebezpieczne sytuacje z reguły. Z reguły a pasażerowie? Awanturują się? To też zależy od pasażera, zależy w jakiej linii latasz znowu. I z jakiego jest kraju pasażer? I z jakiego kraju jest pasażer też. A Polacy się awanturują? Nie powiedziałbym się, że awanturują, ale imprezują. A wymagają darmowego alkoholu, jak nie ma na przykład, wiesz, ludzie nie macie w cenie alkoholu, a pasażer mówi, że o, ja chcę jeszcze tam flaszeczkę. Nie, to aż tak może nie. Raczej zaopatrują się na lotnisku i próbują konsumować ten swój już wcześniej zakupiony. Ale mogą konsumować. Nie. No właśnie, no chodzi o. Ogólnie tego, co noszą na pokład, to nie mogą. Nie mogą, okej. Okay. Czyli to jakbyś był w hotelu teoretycznie, w którym nie możesz spożywać swojego posiłku. Tak, tak. Dokładnie. Tak jest, no ale nie mogą cię wyprosić, no bo lecisz, tak? No wiesz, nie, no ale to jest zakazane, jak tam. W sensie, jak ale kupujesz czy zgadzasz się na regulamin i. Ale nigdy tego regulaminu nie czytam. Ale czy dostajesz karę w takim razie? Nie słyszałem chyba o karze, ale też tak z mojego doświadczenia, no to jak się komuś zwrócić uwagę, to raczej, wiesz, przestaje. Tak, no właśnie, bo też słyszałem takie sytuacje na moich lotach, na których ja leciałem, że gdzieś tam zwracali uwagę, powiedzmy, stewardesy dla gości, no tam proszę już nie pić alkoholu, albo tam nie robić trzody, to z reguły był już spokój. Ale nie zawsze, no bo no czasami tak, czytasz artykuły w internecie, no i są różne, że tam się awanturowali, że robili jakieś dymy na przykład. No właśnie to dlatego się to zwraca tą uwagę, nie? Żeby się za bardzo nie poopijali, no, dobrą sprawę mogą jesteśmy się... 11 km nad ziemią, to jak no, ktoś tak zacznie szaleć, to ale dobrą sprawę nie możemy go wyprosić. Też mogą się upić takim alkoholem, który wydajecie na pokładzie, czy to jest limitowane? To jest bardzo limitowane. Nie. Czy tam ewentualnie, żeby się... Raczej tam cały samolot się tym nie upije. W sensie na lepszy nie. humorek, na sen. Następne pytanie, które mi się wydaje każdego interesuje, to czy kiedykolwiek przyłapałeś pasażera lub pasażerkę na uprawianiu seksu albo jakichś takich wiesz co chodzi, takich sytuacji niezręcznych w toalecie, bo to się o tym mówi, że na przykład czasami pasażerowie mówią, a to sobie spróbuję gdzieś tam. Ja osobiście nie przyłapałem, ale moja koleżanka tak. W sensie czyli się zdarza. Nie powiem, ale na seksie, ale nie zawsze. Akcie seksualnym. Ale zdarza się. No, ale to nie jest zdarza. Jakoś chyba nagminne. Nie no, chyba nie. W sensie ja nigdy nie miałem to. A to raczej nie jestem nagminny. Poruszaliśmy na przykład też właśnie tematykę tego, że zwracacie uwagę na takie rzeczy, o których my nie myślimy, typu na przykład to, że jak ktoś jest za długo w toalecie, to musisz się gdzieś tam kontrolować mniej więcej, czy... No tak, no powinniśmy uważać, czy nikt tam nie zemdlał. Właśnie to mnie ciekawiło, bo na przykład jakby my czasami jako pasażer nie zwracam uwagi na, nie wiem, na stewardów i wydaje mi się, że oni nie zwracają, a jestem w 100% pewny, że wy zwracacie uwagę na wszystko. No, no tak. Z tymi toaletami to, nie wiem, na przykład, że co 15 minut powinien tam ktoś sprawdzić. Okej, okay, czy powiedzmy... No chyba, że, nie wiem, widzimy, że jest jakoś długo zamknięta. Przez jedną osobę, na przykład, że jedna osoba weszła tak, i nie wychodzi. To powinniśmy i też mówię, że nie dzieją się jakieś takie akcje z gatunku właśnie, że tam ktoś grozi wam na przykład. Ale też kiedyś słyszałem coś takiego, nie wiem ile z tym jest prawdy, że podczas lotu leci taka zawsze jedna osoba incognito. To nie, to jest w ogóle kompletna prawda. Bzdura. To nie. Bo kiedyś nie wiem, są takie albo loty. Gdzieś, albo widziałem jakiś film, albo gdzieś się naczytałem, że leci taka osoba, która jest, powiedzmy, wiesz, w razie czego kompletnie incognito. Na pewno są takie loty, ale to nie jest każdy lot. Ale zdarza się. Ale zdarza się. Dobra, czyli doszliśmy do takiego wniosku, że nie latają takie osoby zawsze, ale ogólnie
Zdarzają się takie loty. Jest coś takiego w liniach lotniczych, ale na pewno nie wszystkich. Nie, nie, zdecydowanie. Że takie, mówię, ja kiedyś czytałem albo jakąś książkę, albo widziałem jakiś film, gdzie coś takiego było, że jest taka osoba incognito, która gdzieś tam ma prawo być w danym locie, ale nie zawsze. No nie zawsze. A czy Polacy klaszczą? Klaszczą. Klaszczą? Przeważnie tak. A czy inne nacje też klaszczą? Ale często klaszczą? Zawsze klaszczą, czy nie zawsze klaszczą? No, przeważnie. Bo jak ja latałem ogólnie... W większości lotów chyba mi się tak zdarza. Jak ja leciałem, to zauważyłem, że nacje chyba takie bardziej od Polski na wschód klaszczą. A na zachód chyba niekoniecznie. Nie wiem, czy to jest jakaś reguła. Nie wiem, może coś w tym jest. Jak ja leciałem chyba na Litwę, to klaskali i na Łotwę. I w Polsce chyba też, a jak leciałem gdzieś bardziej do krajów zachodnich, to nikt kompletnie na to nie zwraca uwagi. No, a podobno, na pewno nie wszyscy, a ale... z tego co ja wiem, to teoretycznie to nie jest dobre jak klaszczą. W sensie jak klaszczą za wcześnie. Tak, od razu po lądowaniu, to raczej nie powinni, no bo to jest jeszcze taka niebezpieczna faza lotu. Tak, no bo samolot jest dość no, szybko rozpędzony. Ponad 200 na godzinę, jak dotykamy pasa. I się wszystko może wydarzyć. Także wszystko się może wydarzyć i raczej... Lepiej, żeby było cicho i żeby załoga była skupiona. Dokładnie, wy powinniście zwracać uwagę na to, co się dzieje w koło, czyli... Zdecydowanie. Czyli to, co jest za oknem, co się dzieje, tak? I czy pasażerowie... No tak, no może się coś tam wydarzyć, nie wiem. Możemy spaść z pasa czy coś takiego i nagle w ciągu kilku sekund może być ewakuacja, także... A miałeś jakieś ewakuacje? Nie. Nie. A znasz kogoś, kto miał ewakuację? Nie znam. Osobiście nie znam. Ale są z reguły, powiedzmy, ewakuacje na jakichś pobliskich po prostu pasach, czy gdzieś, gdziekolwiek wtedy się ląduje? Zależy pewnie od sytuacji. No na lotnisko ogólnie. No, ale jeżeli nie ma ciężko opcji... Ciężko jest samolotem wylądować gdzie indziej, to ja wiem, ale to jest w ogóle rzadko chyba ja zdarza, wiem, ale jeżeli nie wiem, jest jakieś pole i nie ma, no... Czy samolot tak jest zaplanowany? Ale rzadko się zdarza, żeby było pole, no bo loty są tak zaplanowane, że raczej samolot leci cały czas nad jakimiś lotniskami, tam nie wiem, może ma około pół godziny. Zastanawiałem się, czyli do najbliższego lotniska. Za każdym razem powinien dolecieć z takiej wysokości, na jakiej jest, bo nawet jeżeli, nie wiem, silnik odpadnie. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale ostatnio widziałem filmik... Nie, no bez silnika samolot może lecieć jednego normalnie. No właśnie, o to mi chodziło, bo ostatnio widziałem... Bo wiem, bo to się wydaje, słuchajcie, głupie pewnie dla niektórych, że o czym ja teraz mówię, są dwa silniki, tak? I ja ostatnio widziałem filmik w linii chyba amerykańskiej, samolot leciał chyba na Hawaje i zaraz jakoś przy starcie ten silnik w ogóle odpadł i ludzie nagrywali na Instagramie relacje i ten silnik, wiesz, tam w ogóle spalony był, nie działał i oni dolecieli. I jakie to musi być uczucie dla ludzi, którzy siedzą w kabinie. Na pewno stresujące, silnik. Dokładnie, plus dla stewardów, którzy muszą ogarnąć tych wszystkich ludzi, którzy są pewnie spanikowani, no bo wiesz, to tak się wydaje, że oglądasz sobie relacje, sobie myślisz, ja pieprzę, ale tak naprawdę w środku to musi być mega chaos. Może to brzmieć... Tak, ale ogólnie w praktyce mało jest, bo samolot jest teoretycznie najbezpieczniejszym środkiem transportu, jaki jest. No tak. I z reguły... Jest cały czas sprawdzany. No właśnie. Stan techniczny jest sprawdzany bardzo często, także no... Jest jakby mała szansa na popełnienie gdzieś tam błędu. A czy jest tak, że na przykład linie gorsze, powiedzmy, czy tam z krajów, które są gorzej rozwinięte. Nie wiem, czy to dobrze skonstruowane pytanie, ale... Ja leciałem dwukrotnie chyba z... gdzieś z Indonezji i ogólnie w tamtych okolicach przy Jawie kilkukrotnie rozbijały się samoloty. I czy to jest w zależności od tego, że powiedzmy, nie wiem, może mniej zwracają uwagę na stan techniczny samolotu, czy na przykład jest bardzo, nie wiem, silny wiatr za każdym razem albo burze, bo wiem, że takie rzeczy się działy w Indonezji na pewno i takie rzeczy działy się chyba w liniach etiopskich albo w którejś tutaj ze wschodniej. Tak, no było Afryki. Coś takiego, ale ciężko mi powiedzieć. No, nie wiem, nie latałem tam, nie, tak, nie dlatego, wiem jak tam od środka tak, to wygląda. Dlatego mnie to ciekawi, bo kilkukrotnie, wiem, europejskie podejście kilkukrotnie było właśnie i w Azji, właśnie gdzieś w Indonezji samoloty się rozbiły i chyba kilkukrotnie w Etiopii. Znaczy ciekawiło mnie, ciężko mi powiedzieć. Od czego to może być zależne. Nie wiem, jak, czy się stosują do procedur, no bo ogólnie procedury są w większości takie same. Narzucane na przykład przez dany typ samolotu, co tam trzeba sprawdzać co jakiś czas i tak dalej. No i powinni się wszyscy do tego stosować, a
Dobra. Czy tak jest, to nie wiem. A teraz pytanie inne. Czy ciężko zdać egzamin? Są jakieś wymogi specjalne? Na pewno musicie być wysocy. Żeby podawać ludziom walizeczki. Nie, to nie o to chodzi. Oczywiście żartuję. Często mają linię, chyba wymóg, mi się wydaje, że 2 m 10 cm zasięgu ręki. A to chodzi o to, że nie wiem, tam na przykład gaśnica może być na takiej wysokości, no i musisz. No, czyli większość facetów powinna się normalnie. Jakie są takie wymogi jeszcze na przykład, które powinni spełniać stewardzi albo stewardesy? No to też bardzo zależy od linii. No nie, język angielski to jest główną. No musisz znać twój język ojczysty plus jeden język. Przeważnie tak. No ale na przykład nie wiem, w tych arabskich liniach to tylko angielski, oni tam nie wymagają, żebyś musiał arabski też znać, także angielski ci wystarczy. Ale pewnie zawsze jest ktoś, kto ten język zna, z lokalnych, tak? Jeżeli leci linia powiedzmy arabska, to jest zawsze jakaś tam osoba, która... Nie jestem pewien, czy na każdym locie, chyba nie. Bo mi się wydawało, że jak ja latałem, bo jak ja latałem, to mi się wydaje, że mówili po arabsku też. Mówili po arabsku chyba, plus mówili po angielsku. Nie wiem, często są to nagrane te announcementy, także możliwe, że tak. A proszę, to nie wiedziałem. Czyli są... po prostu to puszczają. A ta pani, która stewardesa, która stoi przy słuchawce, to udaje, że mówi? Znaczy nie, no to chyba, że jak widziałeś pani, że pani mówi, nie, to raczej ona mówiła. Wydaje mi się, że jakaś pani stała. To myślałem, że po prostu może udaje. Nie, raczej nie. Nie powinna. Czyli jak mówiła, to umie po arabsku z reguły. Pewnie tak. A jak jest z tatuażami? Tatuażami. To, no, bo ten temat poruszaliśmy też wcześniej. To jest moim zdaniem ważna kwestia. Ty byś chyba nie polatał raczej. Bo w większości linii nie mogą być w widocznych miejscach. No ale ja torczy nie mam. Jeżeli bym nałożył koszulę. W sumie to dobra, nadgarstki. Jeżeli nałożyłbym koszulę, to słuchajcie, teoretycznie się mieszczę w wytycznych linii lotniczych. Tak, jak zakryjesz, to raczej powinno być ok. Ale w niektórych. Chociaż zależy, no może bardzo być, zależy. Może być problem. W niektórych nie możesz mieć w ogóle nawet najmniejszego tatuażu. Myślę, że to są jakie problemy wtedy? W sensie, z czym to jest związane? Czy to jest związane z jakimiś tam religijnymi kwestiami, czy... Może też, albo nie wiem, po prostu chodzi o grooming, może tak zwany, żeby, nie wiem, nie kojarzyć ludzi z tatuażami z tą linią, że linia tak nie chce, nie mam pojęcia. Ale to jest automatyczne segregowanie ludzi, nie uważasz, że osoba, która ma tatuaż, jest osobą gorszą? Tak, to zależy. Wiem, ale... że na przykład w Stanach to tam na luzie do tego podchodzą. Kompletnie i... się nie przyjmują, tak? Tylko to wiesz, też Stany mają chyba w ogóle inne standardy do wszystkiego. Ale dużo ludzi lata z tatuażami, także... Jako stewardzi. Tak. I stewardesy też. I stewardesy też. I także jakoś z tym nie ma, myślisz, problemu. Nie ma jakiegoś ogromnego. Wiem, że na pewno na Bliskim Wschodzie to tam jest. Że tam to raczej w ogóle nie można mówić. Nie zwróciłem uwagi, bo z reguły ludzie są poubierani tak samo. Czyli mają takie uniformy, długie koszule, pozapinane włosy, a kobiety muszą mieć zapięte włosy, tak? Na jakieś tam specjalne... No, są jakieś tam zasady jakby, jak ułożenie tych włosów. Dana linia ma swoje, tak? To właśnie większość tych rzeczy się różni od linii. Czyli to linia daje jakieś tam... Wytyczne i wy się musicie do nich stosować. Tak. A jaki miałeś najgorszy lot? Masz taki, który wspominasz, że najgorzej, bo coś ci utkwiło w pamięć? Czy nie było aż tak źle? Z reguły jest wszystko w porządku. Raczej tak. Ja miałem... Chyba mam farta po prostu. A, już pytałem właśnie te całe egzaminy na przykład, bo wy musicie zdać egzamin, tak? Masz jakieś przyuczenie do tego? Tak, to po prostu no, jest... Czyli powiedzmy, jeżeli ja chciałbym zostać teraz stewardem, nie mam tatuaży, jestem młodym gościem, no i stwierdzam, że dobra, chciałbym zostać stewardem. To szukasz ofert pracy. Wysyłasz CV, jak ci tam zaproszono? Ile czasu zajmuje mniej więcej takie od, powiedzmy, wysłania CV, sam od odpowiedzi, że zapraszamy na rekrutację, jakie muszę spełnić warunki? Ile to mniej więcej czasu może trwać? To może trwać jeden dzień, może trwa miesiąc. To... Tak, ale później jest jakieś przeszkolenie, tak? Ile tak, bardziej... później jest szkolenie. Jeśli już, no, znaczy no, po wysłaniu CV jest przeważnie taki dzień, w którym przychodzisz normalnie na rozmowę o pracę. No i jeśli się uda na tej rozmowie i ci przyjmą, no to... I od czego to zależy? Od mojej aparycji? Od... Nie wiem, rekruterem nie byłem, to dokładnie nie wiem. Ale jeżeli ciebie rekrutowali, myślisz, na to zwracali uwagę najbardziej? Myślę, że na takie... języki zwracają dużą uwagę, w sumie to się czyli przydaje. Czyli jeśli mówisz płynnie w kilku językach, masz większą szansę... Tak, myślę, że im więcej języków, tym lepiej, jest tym łatwiej. No tak, ale teoretycznie jeden na dobrą sprawę język powinien wystarczyć. No tak, powinien, ale... Ale, czy ale, to, jest, lepiej, ale to jest plus. Tak więc słuchajcie, uczy się języków. I dodatkowo, jak mówisz, przyjmują ciebie, mówią, że dobra, witamy pana na pokładzie, tak? Witamy pana w szeregach tak. Naszej
linii lotniczej i od tego momentu, ile czasu trwa właśnie takie przeszkolenie tych wszystkich rzeczy, które musisz wiedzieć, abyś wykonał pierwszy, abyś pierwszy lot miał, wiesz, za sobą? Średnio myślę tak od 4 do 6 tygodni jest to pierwsze szkolenie, tak zwany initial. To jest, że cię uczą tak od podstaw w ogóle wszystkich procedur i tak dalej. No i później masz przeważnie w większości linii jeszcze takie, jakby nie wiem, lot sprawdzający, taki test, ale już na locie, na pokładzie. Na pusto, tak, lecicie? Bo to te 6 tygodni, tam od 4 do 6 tygodni, to jest wszystko jakby w klasie. To codziennie tam są takie zajęcia? Codziennie może nie, ale no od poniedziałku do piątku. Ale wtedy macie już, już macie normalnie płacone? Czy to jest zależy takie, w jakiej linii jesteś, nie wszystkie. Okej. I jak lecisz już w tym, powiedz tak, od 1 do 10. Jak to jest według ciebie trudne? Jak łatwo taką, jak dostaniesz tam, wiesz, do tej pracy, nauczenie się tych wszystkich wytycznych? Wiadomo, każda linia ma inne, ale według ciebie, czy to jest trudne, czy na dobrą sprawę przeciętny Kowalski jest w stanie się tego nauczyć? Według mnie nie jest jakoś turbo trudno, ale na początku to ja pamiętam, że miałem problemy z tym, że to jest, wszystko miałem po angielsku. I ten język był taki, czyli trzeba go taki lotniczy czyli angielski, trzeba znać którego dobrze wcześniej no nie używałem. Wiesz, w szkole się nie uczyłem takiego angielskiego, także myślę, że to trochę... A stresowałeś się na pierwszym locie? No pamiętam, że na pewno, tak. A gdzie miałeś pierwszy lot? Skąd? Pierwszy miałem z Pragi do Egiptu. To był mój ten lot właśnie, ten egzamin na locie, powiedzmy. Okej, okay, jak było? Znaczy, to było spoko, to było, że wiesz, że... I lecisz z egzaminatorem i on jakby patrzy, co ty robisz, jak się zachowujesz, nie? I, można, i też ci odpytuje z teorii. A można oblać egzamin? Można oblać egzamin. A dużo ludzi oblewa? Nie wiesz? No statystyk nie znam, no ale oblewają. To i wtedy możesz, wtedy możesz jeszcze raz podejść, czy...? Zależy od linii, ale raczej tak. Że myślę, czyli że drugą szansę zawsze, tak. Teraz zadam tobie jeszcze ostatnie pytanie, bo dowiedziałem się też, że wyposażenie takiego stewarda, stewardesy nie jest tanie. I zaczynacie pracę i na dobrą sprawę musisz też włożyć jakieś pieniądze. No żeby, tak, no musisz trochę żeby zainwestować, zacząć. Powiedzmy właśnie, nie wiem, zegarek jest wymagany. No właśnie, tam, to jest, wiem, to musi buty, które i to musi być jakiś spełniają właśnie te warunki. Specjalny zegarek. No nie specjalny, nie może być, nie wiem, czerwony czy tam jakiś, wiesz. Że... A jaki musi być zegarek stewarda? Jak to, nie wiem, schludny. Schludny. Czyli jeśli taki, mam żeby się jakoś nie rzucał w oczy, czyli jeśli jakiś sportowy. Okej, czyli jeśli mam za duży, to niekoniecznie, no to a obowiązkowo musisz mieć zegarek. Obowiązkowo musisz mieć zegarek. Dodatkowo co jeszcze w takim wyposażeniu nie się wiem, powinno znaleźć? Że na przykład buty nie wszystkie linie dają i też mają swoje wymagania, jak te buty czyli mają jakieś wyglądać. Takie ładne musisz trzewiczki ubrać, które no też się nie rzucają pewnie w oczy. No tak. Co jeszcze? No walizki też. Też nie wam nie dają. Nie wszystkie dają, linie. Nie wszystkie linie. Okej, to też słuchajcie, musimy dojść. Jakby nie wiem, wiem, że dziewczyny dużo w rajstopy inwestują, bo inwestują. Często im się, no nie wiem, jak no prują. Dziury robią. No prują. Także to jest. Czyli ja, bo ja zawsze myślałem, bo powiedzmy widuję, nie wiem, idzie pilot, tam powiedzmy później cała załoga i wszyscy mają identyczne na przykład walizki. To niektóra linia wam może powiedzmy dać, tak, ale nie każda. Nie każda. Czyli które sobie możecie na przykład dać. I też ciekawość, ile kosztuje takie wyposażenie, jak zaczynasz pracę? Mniej więcej. Nie pamiętam, zaczynałem 4 lata temu. Plus minus, mniej więcej, no nie wiem, 500 zł czy 5000 zł? Nie no, 5000 na pewno, no może 1000 zł powiedzmy. Czyli musisz mieć na start mniej więcej jakieś pieniądze, żeby właśnie kupić sobie zegary, kupić sobie buty, kupić sobie walizkę. Tak, no i też zależy na przykład z tym szkoleniem, nie wszystkie a ciuchy, linie ciuchy płacą w trakcie tak? szkolenia, tak, albo nie masz szkolenia w miejscu zamieszkania, także musisz dojeżdżać. Musisz dojeżdżać albo wynająć gdzieś. I nie coś. Zawsze jest płacone. Tak. Także na początku mogą być wydatki spore. Czyli teoretycznie przygotowujesz jakiś tam dany okres, a mogą to powiedzieć dziękuję później. Masz no, powiedzmy 4 tygodnie. Tak, zasadniczo tak, może w plecie. Ciekawe, słuchajcie, moi drodzy, chciałem podziękować temu młodemu człowiekowi za bardzo, nie wiem, można powiedzieć wywiad, taką ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się niektórych kwestii. Padło wielokrotnie słowo to zależy. Bo to zależy. Dokładnie. Słuchajcie, to wszystko zależy od tego, w jakiej linii lotniczej tak, się setki linii, także lata i w każdej jest inaczej. I też tutaj Seba mówił, że nie chce po prostu mówić, w jakiej lata linii. Pewnie kiedyś go zobaczycie może na jakimś locie, który nie pokazujecie palcem, o widziałem pana na YouTubie, bo to raczej nie wypada. Czy wypada? No raczej niekoniecznie, ale raczej w sumie... Czyli ty powinieneś zadbać, na locie powinieneś zadbać o ich bezpieczeństwo. To jest
nasze pierwsze zadanie. A to, że ciebie to, co widać, że my tam robimy kawę i rozdajemy jedzenie, to jest jakby to jest tam na ostatnim miejscu. Dokładnie. A to, że ciebie widzieli na YouTubie, to nic złego. Nic złego. Nic złego. No i fajnie, mam nadzieję, że wywiad, rozmowa bardzo na luzie, bardzo spokojnie, nie stresowałeś się? Trochę tak, jestem przyzwyczajony do kamery. Pierwszy raz. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz dziękujemy serdecznie gościowi. Dzięki. Podasz twój Instagram? Możesz podać, no. Słuchajcie, tutaj będzie podany Instagram, będzie również podany w opisie na dole. Jeszcze raz dzięki serdecznie, zostawcie jakiś ciekawy komentarz. No wy napiszcie, jaki mieliście najgorszy lot. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, siemano.